Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na czytanie tygodniowe na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Tym razem przygotowałam talię The Light Seer Tarot i jak zwykle czytanie anielskie będziemy robić z talii Życie z Aniołami. Ok, kochani, proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. No to zobaczmy, co dla nas na ten tydzień mają aniołowie. Jakie energie, jakie wskazówki, jakie inspiracje chcą nam przekazać na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Jakie przesłanie dla nas na ten czas? Dzieci. Bądźmy jak dzieci. Cieszmy się życiem, bawmy się, otwierajmy się. Szukajmy w sobie lekkość. Okej. Już czytam znaczenie tej karty. Zabawa uzdrawia duszę i ciało. Zabawa jest nauką płynącą z nieba. Anioły uwielbiają zabawę i proszą, abyśmy wykorzystali każdą wolną chwilę do zabawy. Przez wyciągnięcie tej karty anioły proszą nas, abyśmy pozwolili sobie na spojrzenie na świat z perspektywy dziecka. Ufność i wiara w dobro nie jest naiwnością, lecz prawdziwą mądrością Stwórcy, który mówi do nas przez dzieci, które są w nas. Odszukajmy w sobie dziecko, bawmy się, wyjedźmy na wycieczkę, czytajmy bajki, jedzmy lody. Nie musimy się o nic martwić. Bóg i anioły troszczą się o nas z miłością każdego dnia i w każdej chwili, bowiem jesteśmy Jego dziećmi. Jeśli mamy dzieci, idźmy z nimi do parku, stańmy się jednym z nich, choć przez chwilę. Bycie dzieckiem to bardzo ważna sprawa. Życie jest zabawą i zawsze nią było, tylko zapomnieliśmy o tym. Ta karta może również oznaczać, że wkrótce pojawią się w naszym życiu dzieci. Afirmacja na ten tydzień. Jesteśmy dziećmi, które są naszymi przewodnikami. To jest słuchanie tego wewnętrznego głosu, głosu, który jest pełen świeżości, radości i takiej właśnie niewinności, która nie jest naiwnością. To jest tutaj bardzo takie ważne rozgraniczenie. Bardzo często tak jest, że codzienne życie w jakiś sposób czasami nas sprowadza do myślenia poprzez właśnie trudności. A tu aniołowie mówią: zostaw to. Spójrz na to, co jest dobre. Zacznij bawić się tym, co jest. Zacznij korzystać z życia. Ciesz się właśnie, czy idź na spacer, czy właśnie, nie wiem, upiec ciasto, które zawsze mama piekła. Zrób coś dla siebie, coś takiego przyjaznego. A może po prostu zabaw się gdzieś ze znajomymi. To może być taki bardzo radosny czas. Taki czas, w którym możesz się wybrać gdzieś na łąkę i położyć na trawie i obserwować, jak gąsienica powoli idzie sobie i po prostu cieszyć się tym, cieszyć się radością bycia po prostu. Okej, no dobra kochani, bądźmy jak dzieci, cieszmy się tym. Zobaczymy, co pokażą karty na poszczególne znaki. Może tutaj to postawimy. No i będziemy zaczynać od lwów. Lwy, które mają urodziny w tym tygodniu, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochani. Zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia. Spełniajcie swoje marzenia, drogie lwy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ściskam. Wszystkiego, wszystkiego naj. No a dla wszystkich lwów, lwów słonecznych, ale też osób, które w znaku lwa mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus,
Zobaczmy, co tutaj się pokaże na ten tydzień. Tydzień od 25 do 31 lipca 2022 roku. Co dla lwów na ten czas? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych lwów? Lwy, 31 lipca 2022 roku. Świat, 6 kielichów i głupiec, rada, 9 buław. No, mam takie, kochani, wrażenie, że tutaj u was będzie coś się kończy, coś się zaczyna. Jakaś energia. Mam takie wrażenie, że w karcie świata tutaj jest jakieś dopełnienie jakiegoś cyklu. Może ktoś ma na przykład zakończenie jakiegoś projektu zawodowego, czy cokolwiek to może być, prawda? I tu jest wejście w coś nowego. Karta głupca pokazuje nowe możliwości, które są nowymi początkami. Czyli coś się kończy i coś się zaczyna. Pośrodku tego jest szóstka kielichów, która bardzo, bardzo rezonuje z kartą anielską dzieci, która tutaj wyszła na ten tydzień, bo jest to też karta związana właśnie z tym, co w nas jest takie też dziecięce, radosne, przyjemne. To jest też ten czas, gdzie możemy powracać do tych wszystkich miłych chwil z przeszłości, też do osób z przeszłości czasami, albo też do realizowania projektów, które kiedyś z jakichś powodów nie zostały zrealizowane, może nie było na to środków, a tu jest opcja rozpoczęcia czegoś. Mam takie, kochani, wrażenie, że ten tydzień dla lwów będzie taki bardzo przełomowy. To jest takie wyczyszczenie energii i dostanie takiej carte blanche rozpoczęcia czegoś od nowa. Myślę, że to też może być związane z tym, że bardzo wam zależy na tym, żeby w waszym życiu wszystko było takie dosyć poukładane. Czwórka denarów jest, mówi się o tej karcie, że to jest karta skąpca, ale tak naprawdę jest to karta zadbania o siebie, o swoje sprawy. I tu, jako karta z przełożenia, ona też mówi o tym, że te sprawy, które teraz będą takie przełomowe, będą wymagały od was pewnej logistyki, konkretnego podejścia i uważności, naprawdę takiej konkretnej uważności. Radą w tym wszystkim jest 9 buław, a 9 buław jest kartą wytrwałości, niepoddawania się. To jest karta dla osób, które muszą coś dopiąć, coś dokończyć. Ja myślę, że to jest kwestia tutaj tej karty świata, prawda? Że coś tutaj trzeba doprowadzić do końca po to, żeby już później był luz i można było z czystą kartą wejść w nowe. Więc czy to będzie praca, czy to będzie dla niektórych być może i jakieś sprawy relacyjne, dopięcie jakiejś relacji do końca, czy jakiekolwiek inne projekty, czy jakieś remonty, czy coś tam, po to, żeby właśnie móc się właśnie cieszyć już na luzie, podchodzić do życia i wchodzić w nowe rzeczy z taką lekkością. Z taką lekkością właśnie w karcie głupca, karta głupca też często pokazuje właśnie dzieci, więc to jest taka lekkość dziecka, które otwiera się na nowe rzeczy z nadzieją, z otwartością, prawda? Tutaj nie ma czegoś takiego, jakiegoś takiego trudnego podejścia i obaw. Nie, tutaj myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, w jaki sposób nastąpi dopięcie czegoś. Im lepiej to zrobicie, im bardziej dopatrzycie, to tym więcej radości i powera po prostu wniesiecie w nową rzecz w waszym życiu.
Czy to będzie nowa praca, czy nowa relacja, czy po prostu wyjazd na wakacje, prawda? Czy jakieś spotkanie, cokolwiek. To może być naprawdę bardzo, bardzo miły tydzień. Ważne, żeby dopiąć stare i żeby móc i po prostu dopełnić wszystko to, co trzeba było dopełnić. Wtedy, jak ktoś mówi, kamień spada z serca, odpowiedzialność odchodzi i możecie robić to, co chcecie. Bardzo, bardzo fajna energia. Trochę luzu dla Was. To jest taki czas takiego przerywnika między jednym a drugim. Może to być rzeczywiście czas wakacji. Pozdrawiam serdecznie, drogie lwy. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Panna. Co dla naszych kochanych panien? Jakie energie, jakie potencjały, drogie panny, dla Was na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Nasze kochane panny słoneczne, osoby, które w znaku panny mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus, też jest to czytanie dla Was. Co dla panien? Panny, 25-31 lipca 2022 roku. Panny. Koło fortuny. As kielichów. I 8 denarów. Rada. Cesarzowa. As przełożenia. Karta słońce. Drogie panny, piękne energie. Ważną rzeczą jest, żeby się po prostu otwierać na przyjęcie takich energii i też zawsze zaznaczam, że karty pokazują pewne potencjały i to, co my z tym zrobimy. Jeżeli ktoś będzie na przykład myślał, że samo do niego to przyjdzie, no to wtedy może czekać tylko na kuriera, prawda? Więc to od razu tak, kochani, zaznaczam, że karty pokazują po prostu pewne potencjały, ale u Was tutaj rzeczywiście jest szansa na zmiany. Jest szansa, że pewne sprawy ruszą. Koło fortuny przynosi ten szczęśliwy traf. Tylko kwestia jest tego, czy Wy złapiecie ten szczęśliwy traf, czy wyciągniecie po to rękę. No i dla niektórych może to być nowa miłość, ale może to też być nowa miłość do czegoś, niekoniecznie do kogoś. Bo 8 denarów przy asie kielichów bardzo często pokazuje mi realizowanie jakiegoś marzenia zawodowego na przykład. Można powiedzieć, tworzenie, siedzenie przy czymś, czasami i po nocach, bo 8 denarów pokazuje bardzo często też taką wytrwałą pracę, takie doskonalenie siebie, na przykład w jakimś rękodziele, robieniu czegoś i tak dalej. To tutaj daje taki przykład, to nie musi być koniecznie to. Ale też oczywiście może to być nowa miłość, nowy związek, który ubarwi Wasze życie. Zwłaszcza, że z przełożenia macie kartę Słońca. Tu pokazuje się duże szczęście. I też karta Słońca zawsze pokazuje takie przebudzenie. To jest takie właśnie, jak że nagle wszystkie te rzeczy, które wydawały się ciemne, trudne i nieznajome, nagle są oświetlone. Nagle wydają się jasne, łatwe i po prostu proste do zrealizowania. Więc w momencie, gdy takie przebudzenie nadchodzi, gdzie mamy ten efekt taki aha, prawda, że to tak wygląda, to dużo łatwiej jest nam złapać różnego rodzaju okazje losu, który do nas przychodzi. Więc też tak u Was może być. Radą jest karta cesarzowej, a cesarzowa mówi, że trzeba być kreatywnym. Więc jeśli by to była miłość do robienia czegoś, może ktoś będzie uprawiał swój ogród, może ktoś będzie rzeźbił, może ktoś będzie malował, może ktoś będzie robił jakąś biżuterię, a może zupełnie jakieś inne rzeczy, a mogą to być rzeczy zupełnie nieartystyczne, ale kreatywne, na pewno kreatywne, bo cesarzowa jest kreatywna bardzo. Ona jest płodna, ona właśnie obdarza wszelkim dobrem i ta otwartość na to i świadomość, że to, co tak naprawdę potrzebujemy, to ważne jest otwarcie, a nie biadolenie i gadanie, że
nic do mnie nie przychodzi albo coś takiego. No, jak mamy taki rezonans właśnie, że się nie otwieramy na nic nowego, tylko w kółko myślimy, nic do mnie nie przychodzi, nic do mnie nie przychodzi, no to świat tak daje. No nic do ciebie nie przychodzi, proszę, bardzo chcesz, żeby nic nie... No to proszę, no to masz więcej tego, że nic do ciebie nie przychodzi. Więc tu ważną rzeczą jest, żeby się otwierać i być kreatywnym. Jeśli też będzie chodziło właśnie o jakieś działanie, o jakieś mistrzostwo, doskonalenie siebie, a zwłaszcza jeśli będzie to coś, co naprawdę chcecie robić, coś, co was naprawdę kręci, coś, co lubicie robić. A gdyby chodziło o relacje, o zakochanie się i nowy związek, to cesarzowa mówi o tym, żeby się pławić w miłości, po prostu, żeby się cieszyć tym, żeby otwierać się na to, co najlepsze. Prawda? To, co idzie z miłości. Oczywiście bierzmy pod uwagę, że karta anielska w tym tygodniu mamy, jest to karta dzieci, więc też dla panien, które mogą myśleć o powiększeniu rodziny, to też może być dobry moment, zwłaszcza, że cesarzowa tutaj jest ciężarna. Znaczy, no, w większości talii jest cesarzowa ciężarna, więc też to może być dobry na to moment, a przy karcie słońca często pojawia się chłopiec. Także, drogie panny, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Łapcie szczęście, które do was idzie i pracujcie, działajcie z nim. Twórzcie, kreujcie i otwierajcie się na jak najlepsze rzeczy dla was. Pozdrawiam serdecznie. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Wagi. Drogie wagi, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały dla wag na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Nasze kochane słoneczne wagi, osoby, które w znaku wagi mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla was. No, koło fortuny się wyskoczyło, więc tutaj duży ruch się zapowiada. Okej, wagi. 25-31 lipca 2022 roku. Wagi. Paś mieczy. Kapłanka. I rycerz mieczy, wasz rycerz, a rada, rycerz kielichów. I królowa mieczy, wasza królowa z przełożenia. No kochani, jest paś, rycerz i królowa mieczy. Cały prawie wasz dwór, oprócz króla. Ale ja mam takie tutaj, kochani, wrażenie, że wagi w tym tygodniu będą poszukiwały czegoś. Królowa mieczy jest tą wizjonerką, ona patrzy przed siebie, otwiera się na, otwiera przed sobą tą wizję i jest bardzo tutaj taka logiczna i logistyczna i też otwarta na to, co jej życie przyniesie. Z drugiej strony też zamyka za sobą pewne rzeczy, bo nie ogląda się za siebie. To jest naprawdę bardzo konkretna energia. I tutaj to też jest energia, przy której można powiedzieć, że nie ma zbyt wielkich sentymentów. Ale też może to być po prostu takie zafiksowanie się na jakiejś konkretnej sprawie. Może to być wyglądanie czegoś, kogoś lub realizacji czegoś lub realizacji w relacji z kimś jakichś konkretnych rzeczy, do których trzeba będzie użyć swojej mocy. No i myślę, że może to być związane, bo radą tutaj jest rycerz kielichów, więc rycerz kielichów zawsze mówi o tym, żeby działać sercem. Owszem, tu planowanie i tak dalej, patrzenie przed siebie, logistyka i tak dalej, to wszystko jest potrzebne, ale ważne jest też, żeby działać sercem. To jest tutaj dla was taka konkretna informacja. Myślę, że ten tydzień może wam przynieść potrzebę odkrywania jakiejś rzeczy, być może jakiejś tajemnicy,
poszukiwania czegoś, coś będzie przed wami odkrywać swoje arkana. Tu w paziu mieczowym jest energia właśnie wejścia w to poszukiwanie, jest, to może być dokształcanie się, to może być czytanie, może akurat znajdziecie jakąś ciekawą literaturę albo po prostu zainteresuje was jakaś dziedzina. No, to oczywiście tutaj to jest czytanie ogólne, więc to mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. Może to być ezoteryka, bo mamy kartę kapłanki, więc to może być zgłębianie czegoś, co do tej pory było dla was no taką, trochę taką, można powiedzieć, wiedzą tajemną, ale też może to być połączenie wiedzy z intuicją. I w momencie, gdy to połączenie nastąpi, gdy odkryjecie pewne rzeczy, może jakąś tajemnicę właśnie, wypatrzycie, odkryjecie, to w tym momencie bardzo szybko ruszycie do przodu. To jest też takie, rycerz mieczy jest bardzo szybki, jest bardzo konkretny, też tak jak na tej karcie tutaj zero-jedynkowy, prawda? Ale też jest to osoba, która bardzo wierzy w to, co robi, która idzie jak w dym, żeby realizować to, czego pragnie, prawda? Więc to też jest tutaj ważna rzecz. To też może być podróż, to też mogą być jakieś wyjazdy w poszukiwaniu czegoś, więc bardzo, bardzo tutaj ważna rzecz. Może też być to związane z uczuciami, bo jest rycerz kielichów jako rada i ważną rzeczą jest tutaj, żeby, że nie tylko takie być może chłodne, rzeczowe podejście, że tutaj trzeba włożyć tą energię serca i też no, rycerz kielichów też mówi o tym, żeby z taką życzliwością w tym tygodniu do świata podchodzić, bo niektóre osoby mogą was w tym tygodniu, przez to, że będziecie zafiksowani na jakiejś konkretnej sprawie, mogą was troszeczkę postrzegać jako trochę takich oderwanych od rzeczywistości. Takich no, gdzieś oddzielonych delikatnie. Więc tu pamiętajcie, żeby dawać siebie też tej życzliwości, miłości, no i też podążać za tym, czego tak naprawdę pragniecie, bo rycerz kielichów, on idzie zawsze za tym kielichem, on idzie za tym swoim sercem, więc też to jest ważne, że logika logiką, plany i tak dalej, planami, ale ważne jest, żeby nie działać wbrew swojemu sercu. To też jest tutaj bardzo ważne. Pozdrawiam serdecznie, drogie wagi. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Skorpiony. Drogie skorpiony, co dla was? Jakie energie? Jakie potencjały dla naszych kochanych skorpionów? Na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Nasze kochane skorpiony słoneczne, osoby, które w znaku skorpiona mają ascendent czy księżyc, Marsa, Wenus, też jest to, kochani, czytanie dla was. Skorpiony, 25-31 lipca 2022 roku. As denarów, 9 mieczy i królowa kielichów. Karta gwiazda jako rada. Kochane skorpiony. Powiem wam tak. Pięć kielichów macie z przełożenia. Jest to tydzień, też bym powiedziała, troszeczkę jakiś taki graniczny dla was. Tu mogą się pojawić nowe rzeczy, nowe możliwości, bo jest karta asa denarów, która daje szansę na coś nowego, daje szansę na nowy początek w jakiejś sprawie. I powiem wam tak, kochani, nie martwcie się na zapas. Jeśli by tutaj brać pod uwagę dziewiątkę mieczy jako taką kartę związaną z zamartwianiem się, to pamiętajcie o tym, że zamartwianie się o coś jest równe no, z tą martwotą w tym słowie, więc starajcie się nie wchodzić w jakieś takie negatywne energie,
ciągłego takiego myślenia w trosce takiej zbyt dużej, prawda, nad jakąś sprawą. Zwłaszcza, że coś nowego, co się wam objawi w tym tygodniu, będzie po prostu dobroczynne albo będzie potrzebowało po prostu dłuższego czasu realizacji. Tu przychodzi wam energia królowej kielichów, to jest wasza królowa, ale ona tutaj się w tej talii pięknie pokazuje jako ta, która przyjmuje. Więc to, co przyjdzie, trzeba będzie przyjąć. Jest nowa rzecz, którą trzeba będzie przyjąć. To może być nowa praca, to może być nowa relacja, to może być też jakaś nagroda, której się nie spodziewacie, tak jakaś nagroda od losu, bo As Denarów jest też kartą nagrody od losu. Może też tak być, że ostatnio były jakieś sytuacje, w których mieliście jakieś poczucie straty, bo z przełożenia jest piątka kielichów, więc może tak być, że niektóre skorpiony gdzieś miały jakieś momenty, w których czuły, że troszeczkę gdzieś tam przegrały. A to jest moment, szansa na odbicie się. Ten tydzień jest taką szansą na odbicie się od jakiegoś takiego trudniejszego okresu. Radą jest karta gwiazdy. Cudowna, wspaniała karta, która mówi: miej wiarę, miej nadzieję. Wierz w to, że masz po prostu ochronę, masz prowadzenie z góry. Proś też swoje wyższe ja, swoje anioły o prowadzenie w twojej sytuacji. Ważną rzeczą jest tutaj, myślę, że taką najważniejszą, jeśli chodzi o kartę gwiazdy, to jest właśnie ta wiara, żeby się nie poddawać, żeby po prostu wierzyć, że nawet jak się nam wydaje, że coś jest trudne, że coś jest niekorzystne chwilowo, albo niewygodne w jakiś sposób, albo nie wiemy, co z tym zrobić, to żeby się po prostu poddać danej zmianie. I w momencie, gdy nie oporujemy, to życie po prostu daje nam, przynosi nam te prawdziwe rozwiązania. I pamiętajcie też, że mamy z przełożenia, z czytania anielskiego kartę dzieci. Jest to karta, która mówi: ciesz się tym, co masz, odbieraj życie właśnie z perspektywy dziecka, z perspektywy niewinności. Więc tu nie warto się zamartwiać, nie warto też, kochani, w taki sposób podchodzić, że od razu widzieć już jakiś problem w czymś nowym, w czymś, czego być może się nie spodziewacie. Być może coś, jakieś nowe sprawy, które już weszły gdzieś tam w wasze życie, mogą trochę wam jakichś problemów robić, po prostu może dlatego, że nie do końca wiecie, jak to robić. Ale tutaj ważną rzeczą jest otwarcie. Po prostu bycie w tej energii przyjmowania i ważną rzeczą jest, żeby mieć wiarę. Wtedy to wszystko będzie się układało, wtedy ten tydzień będzie tak naprawdę odczuwany przez was jako ten przepływ, jako to takie prawdziwe flow. Oczywiście też może być taki, jeśli na to pozwolicie, jeśli będziecie próbować zawrócić kijem Wisłę, prawda? No. Ja wam życzę, żeby ta karta gwiazdy wam bardzo, ta energia gwiazdy wam bardzo pomagała. Niech was prowadzi i niech daje wam wiarę i nadzieję w waszych codziennych sprawach i w spełnianiu waszych marzeń. Pozdrawiam serdecznie, drogie skorpiony. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Strzelce. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie? Jakie potencjały dla was, kochani, na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku? Dla naszych kochanych słonecznych strzelców, dla osób, które mają w znaku strzelca ascendent lub księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla was. Strzelce. Strzelce, 25-31 lipca 2022 roku. Dwójka kielichów. Siła i trójka kielichów.
Rada, piątka mieczy. Okej. I 9 denarów z przełożenia. 9 denarów, kochani, to jest to, co robicie, to, czym się zajmujecie, to, co daje wam satysfakcję i to, dzięki czemu czujecie się samowystarczalni. To może być wasza praca, pozycja życiowa i to, że macie wpływ na swoje życie dzięki temu, co wypracujecie w swoim życiu. Więc ja tutaj myślę, że to może być taki czas dla was, gdzie do tej waszej ustalonej gdzieś tam pozycji może tutaj pojawić się ktoś zupełnie nowy. To może być nowa miłość na przykład, bo dwójka kielichów bardzo często mówi o spotkaniach, randkach, nowej miłości, o takiej bliskości, gdzie ta rączka pasuje do drugiej rączki, prawda? Gdzie te energie się splatają i no jest to rezonowanie takie prawdziwe. To oczywiście też może mówić o dogadaniu się w biznesie wspólników, bo nie, no wiadomo, że nie wszystkie strzelce będą zakochiwać się w tym tygodniu, bo tutaj te karty mogą, to jest czytanie ogólne, więc tutaj mogą się przejawiać różnego rodzaju aspekty. Więc tak jak mówię, dla jednych może być to zakochanie, dla innych dogadanie się z kimś, jeszcze dla innych mogą to być, biorąc pod uwagę resztę kart, bardzo miłe chwile spędzone z przyjaciółmi na wakacjach na przykład, gdzie bardzo, bardzo fajnie się dzieje, gdzie jest tutaj też karta, no trójka kielichów to jest też takie świętowanie i ale to wtedy już naprawdę takie bliskie osoby, to nie są przypadkowe osoby. I to dla was, drogie strzelce, ten tydzień też może być takim czasem właśnie takiego złapania takiego prawdziwego flow. W karcie siły tu pojawia się też atrakcyjność fizyczna, namiętność. Czy dwójce kielichów to naprawdę może być tydzień dla osób, które są zakochane lub się zakochają w tym tygodniu. To może być no, taki wspaniały czas, pełen miłości, namiętności, pasji i takiego wręcz bym powiedziała czasu, w którym życie wydaje się takie właśnie niesamowite, może nawet trochę takie trochę może odrealnione, bo w trójce kielichów bardzo często też się pokazuje taki świat, który jest taką kwintesencją już tej radości i takiego przepływu emocjonalnego, ale też takiego właśnie spełnienia. I ten czas możecie wykorzystać jak najlepiej dla siebie, żeby też w taki rekreacyjny trochę sposób ten tydzień, żeby dla was przebiegł, zwłaszcza, że jest energia dzieci z stali anielskiej, a to jest karta, która mówi, żeby cieszyć się życiem. Więc jak najbardziej, nawet ludzie czasami jak się zakochują, to też wkracza w nich taka radość życia, potrafią się cieszyć, nagle zauważają śpiewające ptaszki i te motyle w brzuchu, prawda? Więc to też może być to. Ale bierzcie pod uwagę jedną rzecz. Jest tutaj rada. Rada jest piątka mieczy. Uważajcie na cięte języki, zaczepki, przyczepki, jakieś poufne tekściki tak zwane. Komuś, czasami w piątce mieczy też się pokazuje takie przycięcie komuś. Nieodpowiednie słówko. Tutaj to może coś zepsuć. No i też drugą rzecz, druga rada to też jest taka, żeby w relacjach, w związkach szukać tego, co was łączy, a nie tego, co dzieli. I nie walczyć w związkach. Że tutaj może to być naprawdę bardzo dobry tydzień. Czy to w związkach takich prywatnych, uczuciowych, czy w relacjach zawodowych, czy towarzyskich jakichś. W momencie, gdy będziecie szukać tego, co łączy i cieszyć się życiem, po prostu bawić się, korzystać z lata wspaniałego, a nie na przykład pokazywać, kto jest lepszy, kto ma rację. Też uważajcie na plotki, bo też piątce mieczy plotki potrafią bardzo mocno przywalić i później efekty tego zazwyczaj wracają do tego, kto tą plotkę rzucił, więc nie plotkujcie, ale też nie słuchajcie plotek.
To też jest druga rzecz, że, bo to działa w obie strony. Także też zwróćcie uwagę na to wszystko, co jest jakieś właśnie niewygodne, coś, co może powodować w Was jakieś zgrzyty. Po prostu nie pozwalajcie, żeby to wkraczało w Wasze życie. To jest czas na to, żeby się cieszyć, żeby się bawić, żeby się zbliżać, żeby poznawać też nowych ludzi, takich, którzy z Wami rezonują. Więc tu tacy, którzy będą pokazywać negatywne energie, to tych najlepiej omijać szerokim łukiem. Pozdrawiam serdecznie, drogie strzelce. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Koziorożce. Co dla naszych kochanych koziorożców? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych koziorożców słonecznych, księżycowych, marsowych, wenusowych, ascendentalnych? Co dla Was, kochani, na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Koziorożce. Koziorożce, 25-31 lipca 2022 roku. Koło fortuny, cesarzowa i 7 denarów, rada, cesarz, o! I czwórka mieczy z przełożenia. Nie pamiętam, kochani, co u Was było w zeszłym tygodniu, ale tutaj czwórka mieczy może oznaczać, że po tym tygodniu, który był, możecie potrzebować chwili odpoczynku i taki moment weekendu może być taką dla Was takim czasem, gdzie trzeba będzie trochę się na chwilkę wyciszyć, odpocząć. No ja bym powiedziała, odpocząć przed konkretnym ruchem. Trochę się zregenerować, bo może niektóre z koziorożce będą wracać do pracy na przykład, albo w intensywne sytuacje, w intensywne relacje. Jest karta koła fortuny, która przynosi nową szansę, nową możliwość, zmianę, jakiś ruch do przodu i ważną rzeczą będzie, żeby umieć tak jakby załapać się na to dobro, co do Was przyniesie. A że będzie to dobro, no to widać od razu, bo cesarzowa, ona zawsze przychodzi z dobrodziejstwami, prawda? Ona zawsze przynosi do naszego życia kreatywność, płodność. Oczywiście dla pań, które myślą o macierzyństwie, tu zwłaszcza, że mamy energię dzieci stali anielskiej, może to być dobry czas na poczęcie, bo mam cesarzowa też bardzo często o tym mówi. Ale też karta cesarzowej, ona po prostu przynosi nam ten dobrobyt, więc po karcie koło fortuny karta cesarzowej zawsze mówi, idzie do Ciebie coś dobrego. Życie tak jakby no też może i sypnąć groszem i wszelkimi takimi dobrodziejstwami i też takim głębokim zrozumieniem, co robić, jak funkcjonować, to też jest tutaj bardzo ważne. To też są sprawy związane z domem, ale też z taką szeroko pojętą kreatywnością życiową, po prostu. Więc otwierajcie się, kochani, na to. Siódemka denarów, karta wytrwałości i karta troski. Tak jak tutaj właśnie ten troszcz, on troszczy się, tak jakby swoją energię daje, jakby reiki dawał, daje tą energię tej roślince, żeby te jego denary dojrzewały. Więc to jest takie zadbanie cierpliwe, zadbanie o to, co ma być. Dla niektórych rzeczywiście może to być czas poczęcia, ale to może być poczęcie dziecka, ale równie dobrze może to być poczęcie spółki jakiejś na przykład, czy jakiejś firmy, czy jakiegoś projektu, bo tutaj ta kreatywność, ona będzie czekała, żeby coś zrobić. Tu jakaś furtka się po prostu, kochani, otworzy, żeby
zadziałać, żeby coś, co, na co czekaliście, coś, na co zbieraliście siły, być może, będzie szansa, żeby tutaj rozpocząć, żeby złapać, jak to się mówi, Pana Boga za nogi, no i później intensywnie nad tym pracować, żeby to działało, rosło i tak dalej. Radą jest karta cesarza, no nic lepszego tutaj nie mogłoby przyjść, bo to jest takie właśnie, to jest taki doskonały sposób na dopilnowanie tego, co życie Wam da właśnie, to tego dobrego, tego kreatywnego, tego wspaniałego. Ważną rzeczą jest, żeby ustanowić od razu po zmianie, gdy nastąpi ta zmiana tutaj w kole fortuny, prawda? To ważne jest, żeby ustanowić zasady, jak daną rzeczą, sytuacją, czy no tutaj zależy co będzie, bo to jest czytanie ogólne, więc to u różnych osób w różny sposób się może przejawiać, prawda? Jak tym zarządzać, jak tym rozporządzać. No i też w karcie cesarza jest też tutaj oczywiście pewna odpowiedzialność za to, czyli jak już się troszczymy, to robimy to sercem, prawda, i po to, żeby wszyscy mieli z tego korzyść, także też to tutaj jest ważne. No i tutaj w cesarzu też jest pewnego rodzaju aktywność, no to jest karta Marsa tutaj, czerwona planeta. Prawda? Więc przebojowość, aktywność, która będzie wymagała, znaczy że ta dana sytuacja będzie tego też wymagać. Tutaj nie można tak jakby złapać początek sytuacji i zostawić. Nie, tutaj trzeba będzie troszczyć się, kontynuować i w odpowiedni sposób tym wszystkim zarządzać. No, to może być naprawdę dla niektórych koziorożców. Tak jak mówiłam, to może być firma, dla innych to może być związek nowy, bo cesarzowa i cesarz w jednym rozkładzie bardzo często mówią o małżeństwie albo o związku, ale to już taki związek naprawdę konkretny. No a siódemka denarów bardzo często pokazuje mi ciążę, więc też tutaj dla niektórych osób to może też to oznaczać. Oczywiście może być to ciąża, no taka fizyczna, prawda, ale też może to być jakiś projekt, coś, co ludzie będą rozwijać, coś, o co się będą troszczyć. Drogie koziorożce, dobry czas przed Wami. Łapcie szansę, łapcie okazję. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę cudownego tygodnia. Wodniki. Co dla naszych wodników? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, drogie wodniki, na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku? Co dla wodników? Nasze kochane wodniki słoneczne, osoby, które w znaku wodnika mają księżyc, ascendent, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla Was. Wodniki. Wodniki, 25-31 lipca 2022 roku. 8 buław. Gwiazda. I kapłan. Rada. 10 mieczy. I 9 mieczy z przełożenia. Powiem Wam tak, kochani. Tutaj jest ciekawa historia, bo z jednej strony tu mamy, jest Wasza karta w środku czytania, w centrum czytania. Karta wodnika, karta gwiazdy, która łączy, która wiąże się z nadzieją, z wiarą, z byciem chronionym, z byciem prowadzonym przez siły wyższe, przez przeznaczenie i tak dalej, ale też jest to bardzo dobra właśnie taka karta ochronna, że to, co teraz robisz, to czy twoje przedsięwzięcia i tak dalej, to jest tak jakby pilnowane z góry. Do tego jest jeszcze karta kapłana, która też jest kartą, która mówi o prowadzeniu sił wyższych. Więc tu, to co się dzieje obecnie w waszym życiu, to jest pewien jakiś większy zamysł. Wy w tym wszystkim uczestniczycie i ważne jest, żebyście się otwierali na to, co najlepsze, żebyście myśleli pozytywnie,
prawda? Żebyście się tutaj właśnie cieszyli jak dzieci codziennie z radością, z przyjemnością, patrzyli na życie, patrzyli na świat otaczający was, a nie dopatrywali się dziury w całym. Dziewięć mieczy jest takim właśnie zamartwianiem się nawykowym na przykład. Czy przypadkiem coś tam, coś tam. To jest karta, która też przestrzega was przed negatywnym myśleniem, przed zbytnim takim analizowaniem sytuacji, która was dotyczy. Czy to będzie sprawa związków, czy to będzie coś związanego z wyjazdami, z podróżami, bo też 8 buław może mówić o podróżach, ale też może po prostu mówić o komunikacji, o kontaktowaniu się. Tutaj w tym tygodniu może się dużo rzeczy dziać i może też przyjść do was wasze spełnienie, szansa na to spełnienie, ale jak będziecie myśleć negatywnie, to będziecie przyciągać mniejszy, po prostu tak jakby zawężony potencjał tego, co możecie przyciągnąć. I to jest taka dla was przestroga. Do ciary mam, więc to jest na pewno to. Możecie sięgnąć po więcej, jak będziecie mieć w sobie taką wiarę dziecka. Taką niewinność w sobie, po prostu. Że dlaczego by nie, zasługuje na to. Radą jest 10 mieczy. A 10 mieczy mówi, rzuć te zmartwienia. Zostaw to. Zostaw to. Odsuń to w ogóle. Niech tego nie będzie. Po prostu odpuść sobie to negatywne myślenie. Ja wiem, że miecze to są wasze energie, drogie wodniki, ale jeśli będziecie skupiać się na negatywnej stronie myślenia, to będziecie ograniczać się po prostu. A tutaj nie warto. To nie ten tydzień. Tutaj trzeba się otwierać na najlepsze rozwiązania. I o to właśnie chodzi. Dzięki temu będzie ruch. Dzięki temu wasze plany będą się realizować i będzie do was przychodzić to spełnienie. No, karta gwiazdy jest kartą spełniającą marzenia. Więc tutaj może się wiele spełnić wam, jeśli tylko nie będziecie dopuszczać do siebie tego negatywnego. Wiecie, to jest taki, diabełek na ramieniu. Albo takie ptaszysko na ramieniu, które mówi, aj, tak ci się nie uda, coś tam tego, w ogóle. No to w ogóle tego nie ma. Tutaj 10 mieczy mówi, wyrzuć to. Tutaj trzeba trzepnąć po prostu rękami, zaklaskać mocno, żeby te ptaszyska, wszystkie te negatywne myśli odleciały. I powiedzieć, koniec, nie angażuję w to swoich myśli. Otwieram się, że do mojego życia wchodzi szczęście i wierzę w to, że jestem prowadzona, prowadzony ku najlepszemu, najwyższemu dobru dla mnie. I tego wam życzę. Drogie wodniki, niech to będzie dla was cudowny tydzień. Ryby. Drogie rybki, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Co dla naszych kochanych ryb na ten czas? Ryby słoneczne, ascendentalne, księżycowe, marsowe, wenusowe. To jest czytanie dla was. Ryby. 25-31 lipca 2022 roku. Ryby, co dla was? Pięć kielichów, trójka buław, czwórka mieczy, rada, król denarów, a z przełożenia królowa buław. Okej, kochani, ważną rzeczą jest w tym tygodniu, po pierwsze, żeby otworzyć się na, też bym tutaj powiedziała, na takie pozytywne myślenie, bo trójka buław, ona to jest energia, no, mówi się o tej karcie często, że to jest karta oczekiwania i tak dalej, oczekiwania na okazję, oczekiwania na spełnienie.
ale jest to też karta, która mówi o tym, żeby po prostu mieć w sobie też taką pewność, że to, co robimy, to, co realizujemy, będzie miało swój szczęśliwy koniec. Z drugiej strony czwórka mieczy też mówi o tym, żebyście nie marnowali w tym tygodniu energii na przyspieszanie czegoś, czegoś, na co po prostu trzeba, jakby to powiedzieć, po prostu poczekać. Bo jest jakaś sytuacja dla Was, drogie ryby, której realizacja dopiero przyjdzie. U Was tutaj pokazała się królowa buław z przełożenia, więc może być tak, że już gdzieś jakaś Wasza potrzeba z Waszej strony wyraża się już jakąś taką dużą gotowością. Wy już dokładnie możecie wiedzieć, co chcecie zrobić i tak dalej, w jakiejś sprawie, czy to w sprawie zawodowej, czy w jakiejś relacyjnej, czy po prostu jakiś projekt macie do zrealizowania. Na razie w tym tygodniu może ciężko być tutaj zadbać o to od strony takiej realizacyjnej. Tutaj trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. I ważną rzeczą jest też, żeby, ja bym powiedziała tak, tutaj nie chodzi o jakieś takie czekanie, takie bezczynne zupełnie. To jest oczywiście w czwórce mieczy jest regeneracja jakaś, prawda? Jest taki czas, żeby się trochę zregenerować, żeby odpocząć, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby na przykład, czy jakieś w jakimś miejscu właśnie pobyć w naturze i tak dalej. Ale radą jest tutaj król denarów, a król denarów może oznaczać, jako rada, może oznaczać, żebyście zwrócili uwagę, że w waszej sprawie tutaj, czy to będzie sprawa zawodowa, czy jakaś inna, ważną rzeczą jest, żeby poświęcić uwagę na to, co daje wam, co może w tej sprawie, w tej sytuacji dać wam większe poczucie stabilności, stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być też sprawy związane właśnie z taką stabilnością też finansową, bo król denarów też często o tym mówi. Też król denarów może oznaczać osobę, konkretną osobę, która może wam w takim trochę, może to być taki trochę trudniejszy czas, bo nie będzie takich na razie jeszcze wymiernych efektów tego, co robicie. Więc może być potrzebne, być może czyjeś po prostu wsparcie. Wsparcie kogoś, kto nie ma tego typu problemów, co wy, albo nie jest w tej sytuacji, a może być bardzo pomocny ze względu na to, że jest taką osobą stabilną, silną i jest taką osobą, która może nie być właśnie taka też i emocjonalnie jakaś taka wzruszająca się i tak dalej. Tu, tak, bo tak patrzę na te karty, no wiadomo, te karty nie, wiadomo, to jest czytanie ogólne, ale też wam, kochane ryby, powiem, że te karty mi się pokazują bardzo często, znaczy tak widzę te karty jako dla niektórych ryb możliwe po jakichś właśnie a to rozstaniach albo stratach. To mogą być akurat karty dla tego typu osób, które ostatnio miały jakieś właśnie straty, czy to w relacjach, czy jakieś zawodowe, które teraz właśnie wypatrują, szukają albo myślą, co dalej będzie z tą relacją, albo myślą, czy znajdę nową pracę. To jest taki właśnie taki moment, gdzie coś trzeba będzie właśnie wypatrywać, ale jeszcze to nie będzie ten tydzień, gdzie ta realizacja będzie. Więc ja bym powiedziała tak, nie marnujcie energii na jakieś szarpanie się, tylko wykorzystajcie ten czas na odpoczynek, na zregenerowanie się, być może właśnie też na kontakty z kimś, kto może być dla Was takim wspierającym ramieniem, kimś takim właśnie, to może być partner, oczywiście to nie musi być koniecznie mężczyzna, bo to jest czytanie ogólne, ale ktoś, kto jest stabilny, ktoś, kogo wy postrzegacie jako osobę taką właśnie stabilną, taką opokę, więc to może być taka osoba. Więc ten tydzień
Pozwólcie sobie na to, żeby się właśnie zregenerować, żeby odpocząć. No i realizacja ta, na którą czekacie, ona przyjdzie po prostu w kolejnym tygodniu prawdopodobnie. Czasami tak jest, że dany czas trzeba umieć wykorzystać. Tutaj nie chodzi o to, żeby się gdzieś tam marnować energię na rozbijanie głową muru. Więc otwierajcie się, kochani, na nowe rzeczy, ale właśnie na zasadzie regenerowania siebie w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie, drogie ryby. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Baranki. Drogie baranki, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Barany, barany nasze kochane, słoneczne. Osoby, które w znaku barana mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla Was. Barany, 25-31 lipca 2022 roku. Wisielec, szóstka mieczy i cesarzowa. Rada, mag. A z przełożenia 8 kielichów. I bardzo fajne karty macie, drogie baranki. Przede wszystkim z przełożenia jest 8 kielichów, więc jakaś sytuacja, czy to sytuacja zawodowa, czy w relacji, czy ogólnie w Waszym życiu, sposób życia i tak dalej, może być dla Was takim punktem zwrotnym. To może być jakiś taki czas, taki tydzień, w którym będziecie szukać jakiegoś rozwiązania, wyjścia i uwolnienia się od czegoś, co w pewnym sensie troszeczkę gdzieś ugrzęzło. Tutaj będzie potrzeba zrobienia kroku do przodu, uwolnienia się od jakiejś takiej sytuacji, może trochę przyblokowanej, ale coś, co już Was trochę męczy. I jest szansa na to, że znajdziecie właśnie w tym tygodniu sposób, co zrobić, żeby się od tego uwolnić. Jest szóstka mieczy, karta brama, już druga karta brama, prawda, w Waszym rozkładzie. Karta, która mówi o uniknięciu problemów, karta, która przychodzi, robi to jest taki krok milowy, to jest uniknięcie tego, czego po prostu w swoim życiu nie chcemy. Dla niektórych oczywiście to może być też karta przeprowadzek, jak najbardziej, to może być zdecydowanie się na, dla niektórych baranów, na przykład na wyjazd, na przeprowadzkę, czy na zmianę sposobu funkcjonowania, życia, bycia, stylu życia i tak dalej. Tutaj jest odejście. Zobaczcie, są dwie karty bramy, ósemka kielichów i szóstka mieczy. Karty, które dają nam szansę na działanie w końcu z taką ulgą i działaniem po swojemu, już bez takiego skrępowania. To jest bardzo ważna rzecz. I do tego na końcu mamy cesarzową, która daje Wam niesamowity rozkwit. W ogóle cesarzowa w tym tygodniu wielokrotnie wychodzi w tym czytaniu, więc jest to taki tydzień, gdzie ta obfitość będzie do nas przychodziła i tutaj do Was, drogie baranki, jeśli tylko pozwolicie na to, żeby przełamać jakieś bariery, coś, co Wam mówi, a nie mogę coś tam zrobić, a to nie wypada albo coś, to jeżeli uda Wam się to przełamać, jeżeli zrobicie ten krok do przodu, to możecie naprawdę bardzo, bardzo dużo zyskać dzięki temu. Otworzyć się. Oczywiście też, no, karta, jak pokazuje się karta cesarzowej, a mamy stali anielskiej, mamy kartę dzieci, więc dla niektórych pań może to być czas, w którym mogą właśnie, no może tutaj być ciąża, prawda? Więc tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę, ale
To jest czytanie ogólne, więc jest to tylko pewien potencjał, więc to pamiętajcie o tym, że w czytaniach ogólnych są po prostu potencjały. Ale głównie cesarzowa to jest czas rozkwitu i dobrobytu i tej wszelkiej obfitości, która w życiu każdego z nas jest bardzo, bardzo ważna. Żeby sprawy nie przychodziły nam poprzez niesamowite jakieś wysiłki i kombinacje, prawda, tylko były wypadkową dobrych wyborów. Wtedy pewne rzeczy się po prostu dzieją dobrze, ale to my musimy zmienić nasz sposób myślenia i ruszyć do przodu. To też jest tutaj bardzo ważne, żeby to odblokować. I tutaj takie odblokowanie może być. Radą w tym wszystkim do tego macie jeszcze wspaniałego maga, który bierze sprawy w swoje ręce. On tutaj działa, on tworzy ten nowy wszechświat tutaj. Wspaniale jest pokazany ten mag w tej talii. Więc kochani, bierzcie sprawy w swoje ręce. Jeżeli coś chcecie spełnić w swoim życiu, to w tym tygodniu jak najbardziej będzie na to możliwość, jeśli tylko przełamiecie pewne blokady, które do tej pory w was tkwiły. Jeśli odkryjecie, że tak naprawdę ogranicza was tylko własna wyobraźnia i własne ograniczenia, własne przekonania. Nie ma nic gorszego, jak tkwić w ustalonych przekonaniach. Tutaj trzeba je po prostu zaktualizować. One już być może was nie obowiązują. Zwróćcie na to uwagę. Uwolnijcie się, idźcie swoją drogą i niech ta obfitość będzie z wami. Pozdrawiam serdecznie, drogie baranki. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Byki. Co dla naszych kochanych byków? Jakie energie, jakie potencjały, drogie byczki, dla was na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Nasze kochane słoneczne byki, osoby, które w znaku byka mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też zobaczcie sobie to czytanie. Byki. 25-31 lipca 2022 roku. Co dla byków? Rycerz mieczy, trójka mieczy i 10 denarów. Rada 9 mieczy, a z przełożenia 10 mieczy. Dużo mieczy, kochani, dużo mieczy, dużo myślenia i dużo kombinowania. Ja tutaj wam, kochani, powiem jedną rzecz. Jakby to powiedzieć? Nie martwcie się aż tak bardzo. Radą jest tutaj, przestań się zamartwiać. Przestań doszukiwać się dziury w całym. Na koniec macie 10 denarów, czyli i tak wszystko będzie dobrze. Więc nie wiem, jeśli zamartwiacie się o jakąś sytuację, czy o kogoś, bo może też tak być dla niektórych byków, że mogły być jakieś wcześniej, czy może jakieś kłótnie, czy jakieś rozstania, czy coś takiego, to dla tych byków mówię, nie martwcie się, tutaj wszystkie sprawy się poukładają, tutaj będzie dobrze. Wasze zamartwianie się i w kółko analizowanie tego wszystkiego, to nic nie da. Tu ważną rzeczą jest, żeby właśnie te energie życiowe grupować, żeby stawiać na to, co jest stabilne. Też 10 denarów mówi, żeby zwrócić się, jeśli sprawy, macie jakieś trudne sprawy, to żeby szukać tam, gdzie są wasze korzenie, w waszej rodzinie albo wśród osób, które tworzą taką rodzinę, bo czasami tak jest, że są na to rodziny naturalne, ale też są grupy, które bardzo mocno się trzymają i też to jak najbardziej może na to, właśnie też takie grupy też mogą być bardzo pomocne dla różnych osób. Ale dziewiątka mieczy jako karta rada, ona radzi, żeby
nie skupiać się na negatywie, żeby nie zamartwiać się. Już niejednokrotnie tłumaczyłam, że w słowie zamartwianie jest martwota. Zamartwiać się. Odejdźcie od tego zamartwiania się, nawet i o jakieś drobne rzeczy. Tu właśnie trzeba zgłębiać to, to jest, tutaj jest wasza prawdziwa energia. Zresztą 10 denarów to jest kwintesencja karty byka, kwintesencja stabilności. Tutaj trzeba mieć wiarę w to. Nie rozdzielać włosa na czworo. To jest tutaj, myślę, taka dla was najważniejsza rzecz, że te sprawy, o które się martwicie, one i tak się poukładają, jeszcze nawet może wyjdą lepiej niż myślicie. Więc nie twórzcie takiego siwego dymu, sztucznego dymu w tym wszystkim. To jest taka rada dla was na ten przyszły tydzień. Tu też pamiętajcie, że jest karta dzieci z talii anielskiej na ten tydzień, więc ważne, żeby nauczyć się cieszyć nawet z drobnych rzeczy, nawet w sytuacjach, które czasami bywają trudne, nauczyć się cieszyć drobnymi rzeczami, a resztę zostawić aniołom, Bogu, Wszechświatowi, jakby tego nie nazywał, z prośbą tylko, jeżeli sami nie możecie nic zrobić, to po prostu powiedzieć, proszę, pomóżcie mi, prawda? Bo ja tutaj nie wiem, co zrobić. Oddaję tą sprawę wam. Zadziałajcie, żeby było jak najlepiej. I zająć się codziennością, zająć się tym, co możesz zrobić. I już tego nie rozkminiać, nie rozdzielać włosa na czworo, bo w tym momencie to po prostu w niczym nie pomoże, a tylko wam odbiera energię. A tutaj ważnie chodzi o to, żeby tą energię kumulować. No. Także też bym powiedziała, nie bądźcie sami. Kumulujcie energię i idźcie do osób, które mogą wam w tym, mogą was w tym wspierać. To też jest ważna rzecz, ale też poczujcie swoją energię, bo 10 denarów to jest kwintesencja energii byka. To jest najwyższa energia byka, który jest właśnie pełen stabilności. No, to może być naprawdę dobry tydzień dla was, jeśli za dużo nie będziecie myśleć i za dużo się zamartwiać na zapas. Pozdrawiam serdecznie, drogie byki, niech to będzie dla was bardzo dobry tydzień. Bliźnięta. Co dla naszych kochanych bliźniąt? Jakie energie, jakie potencjały dla bliźniąt słonecznych? Osób, które w znaku bliźniąt mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla was. Co dla bliźniąt? 25-31 lipca 2022 roku. Bliźnięta. Bliźnięta 25-31 lipca 2022 roku. No jest wasza królowa, 5 buław i paś kielichów, rada, król kielichów i czwórka mieczy z przełożenia. Powiem tak, drogie bliźnięta, w ten tydzień będziecie wchodzić spokojnie i regenerując się, więc weekend poświęćcie właśnie na zebranie sił, dlatego że w tym tygodniu to może być dosyć taki intensywny tydzień z realizowaniem waszych projektów, waszych planów. Tu może się sporo dziać, bo jest 5 buław, więc no, to mogą być oczywiście przy piątce buław, to czasami się pokazują też konflikty, ale ja tego nie widzę jako konflikt. Bardziej widzę tutaj jako działanie, jako na przykład w rodzinach to mogą być wspólne jakieś działania, wyjazdy, jakieś realizowanie czegoś, angażowanie się wspólne w coś. Ale też na przykład zawodowo, no to w piątce buław mogą pokazywać się różnego rodzaju rywalizacyjne takie historie. Ale też jest to właśnie bardzo taka dynamiczna rzecz. Wasz Zentarot
Na karcie 5 buław jest, ta karta tam nazywa się totalność. To jest właśnie takie rzucenie się w wir działania z wielką wiarą w to, co mam do zrobienia, prawda? I też jest to współpraca, współpraca na działanie z innymi, taka współpraca, która wymaga konkretnego zaangażowania, więc może też tak być, że w tym tygodniu raczej dla bliźniąt nie będą to takie samotne jakieś, nie będzie to samotny tydzień, tylko właśnie współpraca z innymi i szukanie. No tutaj przy paziu kielichów bym powiedziała tak, mogą się pojawić jakieś takie niespodziewane zwroty akcji, różnego rodzaju niespodzianki, zaproszenia, wiadomości, które Was poruszą. Może właśnie zawodowo, może w jakiś inny sposób też. Radą jest król kielichów, a król kielichów, ja tutaj patrząc na króla kielichów jako radę, będę mówiła, żeby działać z przestrzeni serca, bo mamy i pazia kielichów, który już przychodzi z taką delikatną, świeżą energią serca i tutaj te promienie od serca biją, ale przy królu kielichów to już jest prawdziwy, harmonijny takie bicie tego serca. On jest dojrzały, więc cokolwiek by się nie działo, patrz sercem, działaj sercem. Bądź też w stosunku do innych osób, drogi bliźniaku, wyrozumiały. Oczywiście no, nie wolno tutaj tracić i tak dalej też zdrowego rozsądku, bo to też nie o to chodzi, ale król kielichów jest taki właśnie opiekuńczy i myślę, że taka energia króla kielichów dla Was, pomimo tu tego pierwszego takiego podejścia bardzo sfokusowanego na realizacji jakiegoś przedsięwzięcia i tak dalej, ona może Wam dać taką fajną energię takiego wylądowania, żeby właśnie podnieść trochę tę energię życiową u Was. Oczywiście też król kielichów to może być jakaś konkretna osoba w Waszym życiu, to może być Wasz partner, partnerka, no bo tutaj nie będziemy patrzyli na płeć, bo jest to czytanie ogólne, więc ktoś, kto może, do kogo, albo ktoś, do kogo trzeba podejść z sercem większym i wtedy się więcej uzyska, albo, bo to jest karta rada, więc tutaj w jaki sposób podejść do tej osoby, więc może trzeba właśnie zadziałać tutaj sercem, albo ten król kielichów też jako osoba może wskazywać na takie działanie też z tej drugiej strony właśnie. Więc może to być takie właśnie otwarcie się też na pozytywne rzeczy od jakiejś konkretnej osoby, z którą być może czasami trochę wojujecie. Więc też pod tym kątem można na to patrzeć. W każdym razie ważne jest też, żebyście, drogie bliźnięta, miały w tym tygodniu swoją jasną wizję, co chcecie robić i żebyście nie traciły tej wizji z oczu, pomimo jakichś tam niespodzianek, jakichś nowych możliwości, które się pojawią, bo coś tutaj się będzie działo i w momencie, gdy się na to będziecie otwierać, to pamiętajcie, że to, co mieliście do zrealizowania, no myślę, że to będzie takim, to jest taki priorytet dla Was, ale otwierajcie się na nowe rzeczy i pamiętajcie też o tym, żeby nie zapominać o takiej świeżości codziennej, o tym, co też mówiła karta anielska, może sobie wróćcie do czytania anielskiego na początku filmu, która właśnie mówi o tej lekkości życia, o takim spojrzeniu dziecka z taką świeżością. To też jest paś kielichów, on też właśnie z taką lekkością, miłością do życia podchodzi i trochę właśnie dzięki temu różnego rodzaju takie energie pięciobuławowe, w których czasami bywają takie zwarcia, prawda, dużo łagodniej po prostu przebiegają. Pozdrawiam serdecznie, drogie bliźnięta. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Raczki. Drogie raczki, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały?
na czas od 25 do 31 lipca 2022 roku. Raczki, co dla Was? Raki słoneczne. Osoby, które w znaku raka mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też warto obejrzeć to czytanie. Raki. 25-31 lipca 2022 roku. Rycerz kielichów, 10 mieczy i karta księżyca, rada, słońce. Ha, i księżyc, i słońce. I 9 buław z przełożenia. Okej, okay. No tak sobie patrzę na te karty i powiem Wam, kochani, tak, że jest jakaś sprawa, która dla Was jest, no może trochę nawet ambicjonalna, bo 9 buław jest taką kartą wytrwałości i jak się pojawia w rozkładzie, zwłaszcza tutaj z przełożenia, to znaczy, że coś tutaj dla Was, coś chcecie dopiąć do końca, doprowadzić do końca jakąś sprawę po to, żeby móc rozpocząć coś już później na nowo. Tu no, jest jakaś ambicja w tym na pewno, ale też po prostu czasami tak jest, że sami sobie ustawiamy, że zrobię coś tam i wtedy dopiero będę mogła, prawda, zadziałać coś innego. Więc tu jest takie doprowadzenie czegoś do końca, ale w tygodniu, co się pokazuje? Rycerz kielichów, 10 mieczy i karta księżyca. Rycerz kielichów idzie za swoim sercem. To jest tutaj taka najważniejsza rzecz. I w momencie, gdy on przychodzi, idzie z tą właśnie swoją wrażliwością, no to jest wasz rycerz, prawda? Rycerz między innymi raka, czyli trygonu wody. I on idzie właśnie z tą wrażliwością. On mając właśnie też swój urok, przepraszam bardzo, i uczucia, emocje i tak dalej, otwiera się na nowe rzeczy. Tu może napotkać na pewnego rodzaju przeszkody. Momencik, chwileczkę. Sorki, kochani, troszkę musiałam gardełko naprawić, napić się trochę wody, bo no, od ciągłego mówienia niestety mam czasami takie problemy właśnie z gardłem, taka choroba zawodowa. Ok, i już wracamy, drogie raczki. Także rycerz kielichów, tak jak mówiłam, to jest też właśnie takie wasze wyrażanie siebie, wasza karta i wychodzenie z tym, czego tak naprawdę pragnie wasze serce do świata. Tutaj mamy 10 mieczy i kartę księżyca, więc jakaś sprawa, która dla Was będzie ważna w tym tygodniu, która będzie ważna dla Waszych wartości właśnie tutaj emocjonalnych i tak dalej, może nie do końca pójść tak, jakbyście chcieli. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest, żeby wykorzystać to jakby to powiedzieć, uzdrowienia, bo 10 mieczy też często pokazuje, 10 mieczy bardzo często staje się taką szansą do uzdrowienia tego wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. Poprzez zakończenie czegoś, zamknięcie, odpuszczenie sobie, ale też tu przy karcie księżyca to jest też zakończenie pewnego rodzaju takiego myślenia lękowego, jeśli chodzi o jakąś sprawę. Ja myślę, że tutaj po prostu trzeba usunąć jakieś rzeczy, że to będzie taki tydzień, w którym trzeba będzie usunąć to, co jest niewiadome, nieświadome, coś, co sprawia Wam tutaj właśnie takie lękowe podejście do jakiejś sprawy.
czy to w sprawach jakichś uczuciowych, czy zdrowotnych, relacyjnych, czy jakichkolwiek innych życiowych waszych sprawach. Tu jest taka całkowita zmiana, a radą w tym wszystkim jest karta Słońca, która jest przeciwieństwem karty Księżyca. Tu w karcie Księżyca mamy energię nieświadomą, ukrytą, tajemną, pełną lęków i właśnie takiej nieświadomości. A w karcie Słońca to jest rozjaśnienie, wyjaśnienie, to jest takie wyłożenie kart na stół w jakiejś konkretnej sprawie. Może tak właśnie będzie. Może niektóre raki, które do tej pory na przykład myślały o kimś, o jakiejś konkretnej osobie i sytuacja była niejasna, to w tym tygodniu postanowią po prostu powiedzieć, jak to wygląda, zapytać się. Po prostu położyć kartę na stół w jakiejś sprawie konkretnej. No i po prostu wtedy wszystko się wyjaśni. Może już długo z jakąś sprawą zwlekaliście, może już długo za czymś chodziliście albo za kimś w jakiejś konkretnej sprawie. A tu przyjdzie taki moment, że będziecie mieć po prostu już dość do ciągłego domyślania się i chodzenia dookoła kogoś jak koło jajka. I może być taka potrzeba powiedzenia, no to dobra, to jak jest? Powiedz jak jest. Oczywiście to może być sprawa w relacjach, ale to mogą być też sprawy zawodowe, może to też być z tym związane. Może to być takie właśnie życiowe, sprawdzam. Prawda? Jak jest? Kochani, pamiętajcie o jednym. Należy wam się świadomość, bo czasami tak jest, że każdy dzień w niewiedzy jest jakby nieważny. Nie daje wam pełnego obrazu w waszym życiu. To jest taki trochę, czasami można powiedzieć, zmarnowany dzień. Więc odważenie się na rozświetlenie sytuacji, na taki wóz albo przewóz, czasami jest też bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie też o karcie anielskiej, która mówi, bądźcie jak te dzieci, czyli nie przejmujcie się aż tak bardzo, nawet jeśli miałaby być jakaś odmowa albo coś takiego, prawda? Bo czasami lepiej po prostu już coś wiedzieć i wiedzieć, na czym się stoi w jakiejś sprawie, niż pogrążać się w iluzjach, w ułudzie. Także tu trzeba rozświetlenia tego wszystkiego. Cokolwiek by to nie było. Czy relacja, czy jakaś sprawa, czy nawet światopogląd. Tu może być bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Pamiętajcie, że wasze serce na to zasługuje. To jest wasz. Ono was poprowadzi. Ono was po prostu poprowadzi. Pozdrawiam serdecznie, drogie raczki, i życzę wam wspaniałego tygodnia. Niech wam słońce rozświetla waszą drogę. Kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za waszą obecność na kanale, za wasze wszystkie lajki, komentarze wspaniałe, subskrypcje. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się ciepło. Pa!